Internet trafi do najmniejszych miejscowości, mówił w Słupczynie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jest to możliwe dzięki programowi budowy sieci szerokopasmowej w Polsce, dofinansowanej ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa. 11 maja zakończyliśmy nabór w trzecim, ostatnim konkursie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, jeśli chodzi o inwestorów, o operatorów telekomunikacyjnych i wszystkie obszary, które dotychczas wyznaczyliśmy jako tak zwane obszary białych plam, będziemy mieli pokryte. Wszyscy operatorzy telekomunikacyjni są zobowiązani do podłączenia, oprócz określonej liczby gospodarstw domowych przyłączenia do sieci, mają obowiązek przyłączenia szybkiego internetu do wszystkich placówek oświatowych na terenie objętym konkursem. I to nam daje podstawę do kolejnego kroku, do realizacji projektu, który się nazywa Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, który spowoduje, że w tej szkole będzie szerokopasmowy internet. Pokazuję palcem, bo ta szkoła jest obok. Przyłączony, podłączony światłowodem o przepustowości co najmniej 100 megabitów na sekundę, z częściowym wyposażeniem wewnątrz szkoły i co najważniejsze finansowanym z budżetu państwa. Program szerokopasmowego internetu według założeń ministerstwa ma trafić do każdej szkoły niezależnie, czy to szkoła prywatna, czy organem prowadzącym jest samorząd. Dają podstawę, że wszyscy młodzi Polacy będą mieli równy dostęp, równe możliwości, takie same możliwości, jeśli chodzi o korzystanie z e-zasobów, na cele edukacyjne. W gminie Dębno realizowany jest już program Senior Plus, podkreślał gospodarz gminy wójt Wiesław Kozłowski. Słupczyn, a dokładnie gmina Dębno, potrzebuje wielu kwestii. Między innymi kwestiami jest taką, żeby przybliżyć mieszkańcom, co w cyfryzacji na terenie kraju się zmienia, po jakie środki mieszkańcy, jak również urząd gminy może sięgać. Ponadto niedawno otrzymaliśmy środki finansowe dla Senior Plus, dla 65-latków i wyżej, gdzie uczestnicy tych szkoleń otrzymują za darmo tablety. Ministerstwo Cyfryzacji chce uruchomić kolejne projekty edukacyjne skierowane do seniorów. Finansowanych z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, na przykład w tej chwili powinny się zaraz zaczynać projekty, na które przeznaczamy 160 milionów złotych, które będą adresowane do konkretnie już do gmin, do samorządów, które będą mogły w postaci małych grantów dla tych gmin, które będą mogły prowadzić zajęcia i przygotowywać zajęcia dla swoich mieszkańców w różnych aspektach tej cyfrowej edukacji. Minister cyfryzacji Marek Zagórski przyjechał na spotkanie w ramach rządowego programu Polska jest jedna na zaproszenie wójta gminy Dębno i porozmawiać o realizowanych zadaniach rządu oraz planach na kolejne lata. Zbigniew Filar, Tarnowska TV.